Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, moi drodzy. Witajcie 10 września w niedzielę. Dzisiejszą noc będziemy mieli kulminację spadających gwiazd, więc przygotujcie sobie życzenia, marzenia. A tymczasem zaczynamy kolejny gorący, upalny dzień. Będziemy się prażyć z wdzięcznością za to słońce. Bo za chwilę przyjdzie pora deszczu i będzie padać. Kochani, ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Witam Was ponownie. We wrześniu zajmujemy się oczyszczaniem naszej duszy. Kochani, form oczyszczania jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale świadomość tego, że mamy duszę i że tą duszę trzeba chronić, bronić, oczyszczać. Powinna być w nas tak zakorzeniona, jak świadomość tego, że mamy ciało, które trzeba nakarmić, które trzeba oczyścić, posmarować, popielęgnować. Tak samo z naszą duszą. Tak to ma się odbywać. Super formą oczyszczania są też medytacje. U mnie na kanale playlistach. Jak wejdziecie sobie w medytację, znajdziecie dwie medytacje oczyszczające serce, czyli właśnie duszę i doładowujące dobrą energią. Ja wrzucę w opisie, wrzucę w komentarzu link, będziecie sobie mogli zobaczyć. I warto medytować. Warto medytować, bo medytacja to jest jedna z form pracy z duszą. Warto medytować po swojemu. Poczuć, jak trzeba, nic nie trzeba, to już wiemy, ale poczuć to, co nam w duszy gra, to, co jest dla nas ważne, jak my to chcemy zrobić. Znając oczywiście takie sposoby oczyszczania, czyli energii od siebie nie odsuwamy, tak jak myśli, bo myśl to wibracja, czyli wszystko jest energią, widzicie? No chciał, nie chciał, no wszystko, no gdzie by nie spojrzeć, to energia z tyłu. Ale warto jest pamiętać o tym przy medytacji, że to, co z siebie oczyszczamy, to warto czemuś oddać z intencją przetransformowania tego. Albo zamiany w coś innego, albo niech to weźmie anioł, albo jakaś dziura, która będzie wiedziała, co z tym zrobić. Na pewno nie można samej energii tak od siebie wyrzucić i zostawić ją na pastwę losu, bo ona cię znajdzie. Ona wie, jest czyja jest. To jest po prostu taka inteligencja, że ona trafi do ciebie szybciej niż ty pozbyłaś się tego. Tak to, kochani, działa. Pamiętajcie, medytujemy na oczyszczenie i to wtedy naprawdę pomaga. Zobaczycie. Jeżeli komuś nawet na chwilę pomoże, to warto medytować co chwilę na chwilę. To nie są długie medytacje. Tak długo, aż gdzieś w środku nas zatrybi, o co chodzi. Co jeszcze dodam ważnego, że przy medytowaniu na oczyszczanie głowa głową, ale najważniejsze są uczucia. I w momencie, kiedy czujesz, że coś jest nie tak, to miej gdzieś z tyłu głowy słowo medytacja. Jak poczujesz, że to jest ten moment, że siadam i medytuję, to siadam i medytuję. Po filmiku wrzucę filmik z medytacją, więc będziecie mogli sobie pomedytować. Albo jak będziecie mieli wolną chwilę, to znajdziecie sobie tą medytację w playlistach. Karta na dzisiaj. Z anielskich odpowiedzi. Co te anioły chcą od nas dzisiaj? Tak mi wpadły do ręki i mówią, weź nas, no to wzięłam. Muszę być troszeczkę ciszej, kochani, bo mamy gościa. Przyjechała do nas babcia. Medytujemy, oczyszczamy się. Możemy sobie nawet wyobrazić medytację, że wchodzi jakiś nieziemski
oczyszczacz energii i sprząta. To, co sobie wyobrazimy, to, co poczujemy, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co czujemy. Co karty chcecie nam powiedzieć? Jaką energię chcecie nam dać? O co tu chodzi? Zdobądź więcej informacji. Poszła karta. Widzicie? Tak się odwróciła w trakcie pięknie. Zdobądź więcej informacji. I na każdy temat. Zdobądź więcej informacji. Zaraz sobie przeczytamy opis tej karty, ale wiecie, jeżeli coś nam po głowie chodzi, niekoniecznie dobrego, ale też złego, albo mamy podjąć jakąś decyzję, to widocznie mamy zdobyć więcej informacji. Albo jesteśmy chorzy, albo komuś coś w głowie świta, jakiś plan, to zdobądźmy więcej informacji. Sytuacja, o którą pytasz, wymaga od ciebie zdobycia większej ilości informacji. Tylko dzięki nim będziesz w stanie podjąć mądrą decyzję. Możesz zasięgnąć rady od uroczych, posiadających specjalizację, wzbudzącej twoje wątpliwości tematyki. Jeśli w twojej, uczonych, nie uroczych, przepraszam. Jeśli w twojej rodzinie bądź gronie przyjaciół jest ktoś, kto się specjalizuje w tym temacie, możesz poprosić tę osobę o uwagi. Być może będziesz musiał dokonać nieco analitycznych poszukiwań w celu zdobycia potrzebnych ci danych. Może to polegać na czytaniu książek, zapisaniu się na odpowiednie zajęcia lub odnajdywaniu informacji w internecie. Tak, szukajcie. Widocznie coś jest gdzieś w przestrzeni. Szukajcie, szukajcie, szukajcie i znajdziecie sobie pełną odpowiedź. Także co? Dzisiaj medytacja. Zapraszam was. Przytulam was wszystkich mocno. Magda, ja się z wami tutaj na żywo żegnam, praktycznie na żywo. A zaraz dorzucę medytację. I pomedytujcie. Przytulam was mocno. Magda. Nie uciekajcie, zostańcie. Aj, moi drodzy, no niestety nie dołączę medytacji tutaj zaraz po tym filmie, ale wejdźcie w komentarze. Tam jest link do tej medytacji. I proszę was, zróbcie tą medytację od razu, teraz, zaraz, a najlepiej jeszcze później, żebyście zobaczyli, co się zadzieje w was. Czy ta medytacja coś pomaga, a później zróbcie sobie tą medytację w momencie, kiedy poczujecie. Przytulam. Pięknego dnia życzę.